Każdy system audio i wideo potrzebuje akcesoriów. Dopóki są to przewody zasilające czy też sygnałowe, to temat będzie raczej prosty i to nie tylko dlatego, że już nieraz omawialiśmy go na łamach tego kanału. Jednak czasem napotykamy na niestandardowe wyzwania. Na przykład, gdy konsola nie ma dedykowanego wyjścia sygnału audio, albo rzutnik w pracy wisi pod sufitem, ale nikt nie pomyślał o tym, że do poprowadzenia prezentacji przyda się też przewód HDMI. Mam wrażenie, że inżynierowie marki Marmitek, projektując swoje produkty, biorą pod uwagę każdą ewentualność. Toteż ich portfolio obejmuje pokaźną liczbę adapterów, nadajników, odbiorników, a nawet urządzeń z obszaru smart home. W dzisiejszym filmie chcę przedstawić Wam 6 wybranych akcesoriów Marmiteka, spośród których przynajmniej jedno, jak sądzę, znajdzie miejsce na Waszej liście zakupowej. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od czegoś prostego, tak na rozgrzewkę. Po tytule tego rozdziału już wiecie, że chodzi o adaptery. Niby nic nadzwyczajnego jednak, przyznacie mi rację, potrafią ocalić skórę w wielu sytuacjach. Tym bardziej warto mieć to na uwadze w sytuacji, gdy USB typu C jest standardem bardzo wszechstronnym. Dlatego też Marmitek oferuje aż 3 adaptery właśnie z USB-C na USB-A, wtyk słuchawkowy lub HDMI. Przykłady zastosowań? Ależ proszę bardzo! Złącze USB typu C pojawia się już w zasadzie wszędzie. W smartfonach, laptopach, komputerach PC, konsolach, a nawet samochodach. Problem pojawia się przy akcesoriach typu klawiatury, myszki, nośniki pamięci, słuchawki bezprzewodowe z własnym nadajnikiem, czy też przetworniki DAC. Te zwykle wyposaża się w standardowe USB-A z myślą o użytku stricte komputerowym. Za pomocą adaptera Connect USB-C na USB-A możecie połączyć wszystkie te akcesoria zarówno do komputera, jak i urządzeń mobilnych. Android i iOS w końcu pozwalają na obsługę pendrive'ów czy też myszek, co okazuje się mega przydatne. USB-C umożliwia też przesyłanie sygnału audio do słuchawek przewodowych czy też dużych systemów nagłośnienia. Marmitek Connect USB-C Audio to adapter wyposażony w 32-bitowy układ DAC, co pozwala na podłączenie go do komputera lub smartfona i wykorzystania jako zewnętrznej karty dźwiękowej. Wystarczy podłączyć słuchawki, głośnik albo wzmacniacz i już możemy cieszyć się dźwiękiem. W sytuacji, gdy nawet iPad wyposaża się już w USB-C, ten adapter może stać się bardzo pożądanym akcesorium. Ponadto, jeśli zaprosicie znajomych, którzy będą chcieli puścić coś ze swojego telefonu na Waszym systemie audio, Connect USB-C w wersji audio może okazać się nieoceniony. Trzecim donglem jest przejściówka z USB-C na HDMI. I tak wiem, można sobie kupić splitter lub wykorzystać dodatkowe porty w karcie graficznej. Jednak splittery, umówmy się, są droższe, większe i czasami po prostu niepotrzebne, gdy tylko dorywczo zaprzęgamy do pracy z laptopem dodatkowy monitor i na przykład rzutnik. Albo sam rzutnik, bo na przykład wbudowane HDMI w laptopie uznało, że koniec współpracy. Co, umówmy się, jest możliwe i zdarza się zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie. A teraz coś dla tych z Was, którzy lubią robić więcej dźwiękowego zamieszania bezprzewodowo, ale Wasz starszy wzmacniacz nie został pobłogosławiony modułem Bluetooth. Marmitek BuBoom 80 to nie tylko chwytliwa nazwa, ale przede wszystkim zewnętrzny moduł Bluetooth, pozwalający na transmisję dźwięku do każdego urządzenia. Wzmacniacza, amplitunera, soundbara, radia samochodowego. To ostatnie co prawda będzie wymagać nieco pokombinowania z zasilaniem, miejscem i prowadzeniem kabli, ale nic nie jest niemożliwe. Na tę jednak chwilę zostawmy tą opcję, bo to lekka abstrakcja. Zwłaszcza, że BuBoom 80 wymaga zasilania z 5-woltowego gniazda micro USB. Zaznaczę jednak, że zasilacz sieciowy otrzymujemy już w zestawie. BuBoom 80 obsługuje Bluetooth w wersji 5.0 z kodekiem SBC, co pozwala na uzyskanie naprawdę przyzwoitej jakości dźwięku. Pamięta przy tym do 8 wcześniej sparowanych urządzeń i obejmie zasięgiem nawet 30 metrów powierzchni, o ile na drodze sygnału nie stanie np. ściana nośna. Jeśli jednak będzie to ściana działowa, tłumienie nie będzie aż tak duże, a zasięg w dalszym ciągu będzie imponujący. Marmitek oddaje nam jedno wyjście w postaci jacka 3,5 mm, a do zestawu dołączony jest zarówno przewód jack na jack, jak i jack na dwa cincze. Szybkie kilka ruchów w postaci podłączania przewodów i już Wasz wzmacniacz stereo zyska funkcje bezprzewodowe.
Czasami w życiu bywa tak, że wewnętrzna potrzeba wymiany telewizora następuje szybciej niż wymiana naszego zestawu stereo czy też kina domowego. Do dźwięku zdecydowanie łatwiej jest się przywiązać niż do kiepskiej czerni albo wyblakłych kolorów. No i teraz po zainstalowaniu w pokoju nowego telewizora z wszelkimi bajerami i jedynym wyjściem dźwięku w formie HDMI ARC przyjdzie nam go podłączyć do bardziej zachowawczego w swoich połączeniowych możliwościach sprzętu audio. Mam tu na myśli tradycyjny system stereo. Co zrobić, jeśli gniazdo HDMI to jedyny sposób, by wyprowadzić dźwięk z telewizora? Tu z pomocą przychodzi ekstraktor sygnału Marmitek Connect AE14. Jest on w stanie wyodrębnić sygnał audio z przewodu HDMI i rozdysponować go na wyjście optyczne, koaksjalne albo nawet stereofoniczne analogowe. A to z kolei pozwala nam podłączyć do telewizora niemal dowolne urządzenie audio, w tym klasyczny wzmacniacz wyposażony tylko w wejście analogowe. Co ważne, ekstraktor Connect AE14 może zadziałać też w drugą stronę, na przykład po drodze z dekodera czy też konsoli do telewizora. Wówczas ekstraktorem możemy wydobyć sygnał audio przesyłany kablem HDMI do dekodera i odbierać go analogowo bądź cyfrowo za pomocą kabla optycznego lub koaksjalnego do wzmacniacza. Wideo natomiast popłynie dalej przez HDMI do telewizora. To tylko przykładowe zastosowania. Myślę, że każdy byłby w stanie wskazać co najmniej kilka innych z własnego doświadczenia. Najważniejsze to podkreślić, że to akcesorium może okazać się bardzo przydatne. O ogromnej przydatności listwy zasilającej w domu chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Można pomyśleć, że ot, listwa jak listwa, nic szczególnego, ma tylko zapewnić prąd. Jednak gadżeciarze, tacy jak ja, z pewnością docenią stopień zaawansowania listwy Marmitek PowerLi. Jej możliwości nie kończą się na dostarczeniu zasilania do 4 gniazd sieciowych i 4 USB. Marmitek poszedł o krok dalej, montując wewnątrz bezpiecznik antyprzepięciowy oraz implementując funkcjonalność Smart Home. Tak, w listwie zasilającej. Po co to komu? Aplikacja Marmitek Smart Mi pozwala na zdalne włączenie i wyłączenie zasilania w poszczególnych gniazdach. 4 gniazda USB traktuje wprawdzie zbiorowo, ale to jedyny taki malutki minus PowerLi. W każdym razie dzięki temu możecie, będąc w pracy czy też na wakacjach, włączyć dowolnie podłączone urządzenie. Lampę, klimatyzator, radio czy co tam Wam przyjdzie do głowy. Do tego można tworzyć harmonogramy działania, który na przykład zasymuluje obecność domownika w mieszkaniu za pomocą oświetlenia, podczas gdy Wy beztrosko wypoczywacie na Majorce. Takiej fajności listwie dodaje też miernik zużycia prądu, który pozwala nie tylko sprawdzić napięcie w sieci, ale też zmierzy zużyty prąd przez podłączony sprzęt. Co ciekawe, można też ustawić powiadomienie w przypadku przekroczenia zaplanowanej przez Was wartości. PowerLi to, jak widzicie, bardzo mądra listwa. Wszystko obsługiwane jest za pomocą intuicyjnej aplikacji SmartMi od Marmiteka, która pozwoli Wam sterować nie tylko listwą, ale też innymi akcesoriami Smart Home z portfolio producenta. O możliwych scenariuszach zastosowań opowiemy oczywiście w innym materiale. Na koniec zostawiłem coś ekstra. Produkt, który wywołał niemałe zainteresowanie wśród naszych klientów. Bo co jeśli powiem Wam, że kabel HDMI może w zasadzie nie być kablem, a bezprzewodowym nadajnikiem i odbiornikiem? Robi się ciekawie, prawda? O, słuchajcie, ile razy nasłuchałem się narzekania, że owszem, ekipa wykończeniowa zamontowała projektor pod sufitem, ale bez przewodu sygnałowego. Wyjścia wtedy zazwyczaj były dwa. Albo kuć sufit i upychać przewód, albo pogodzić się z wiszącym kablem. Marmitek Stream S1 Pro daje trzecią możliwość, a mianowicie podłączenie odbiornika do projektora i nadajnika do chociażby komputera. Zasięg takiej transmisji to nawet 20 metrów, co spokojnie wystarczy w przypadku większości sal konferencyjnych czy standardowych salonów. Fakt, pojawia się opóźnienie na poziomie do 120 milisekund, jednak zastanówcie się, wolicie wiszący kabel, czy może nieco opóźnioną, ale stabilną bezprzewodową transmisję? Ja bym się chyba nie zastanawiał. Stream S1 Pro przy okazji transmituje też dźwięk, tak samo jak przy normalnym połączeniu przewodowym. Dzięki temu możecie bezprzewodowo przesyłać film z laptopa na ekran telewizora, albo sygnał dekodera, czy też odtwarzacza Blu-ray na rzutnik. Po raz kolejny możliwości jest dużo i ogranicza Was w zasadzie tylko wyobraźnia. W
zasadzie ten film miał objąć 5 akcesoriów producenta Marmitek, jednak po przemyśleniu sprawy pomyślałem, że wspomnę o jeszcze jednym urządzeniu. Bo wyobraźcie sobie sytuację. Macie w domu trochę sprzętu AV, który chcecie ukryć w szafce. Zakładam, że problem wentylacji już jest rozwiązany, tylko co zrobić z odbiornikami podczerwieni, które raczej nie wychwycą sygnału z pilota po zamknięciu sprzętu w szafce? I tu z pomocą przychodzi Marmitek Invisible Control 4, mogący przekazać aż do 4 sygnałów podczerwieni do ukrytych w szafkach urządzeń. Cały myk polega na tym, że trzeba nakleić na odbiorniki podczerwieni naszego sprzętu przekaźniki dostarczone z Invisible Control 4. Sygnał z pilota zostanie przesłany z głównej jednostki bezpośrednio do odbiornika danego urządzenia. Rozwiązanie proste w założeniu, estetyczne, a przede wszystkim skuteczne. A na widoku zostanie jedynie małe, niepozorne i, co bardzo ważne, estetyczne pudełeczko. Marmitek, pojawiając się w naszej ofercie, momentalnie rozbudził moje zainteresowanie. Część z tych produktów z mojej prywatnej listy must have pokazałem Wam w dzisiejszym filmie, między innymi listwę zasilającą i zawsze potrzebne adaptery Connect USB. Jednak to nie wszystko. Więcej produktów tej marki pojawi się już niedługo w kolejnych materiałach na tym kanale. A tych, którzy nie mogą się doczekać, serdecznie zapraszam do zapoznania się z produktami Marmiteka w jednym z naszych salonów sieci Top Hi-Fi and Video Design, rozsianych po całej Polsce. Na miejscu z pomocą naszych specjalistów możecie skonsultować Wasz plan na nagłośnienie mieszkania lub połączenie urządzeń w sposób tradycyjny, ale też inteligentny. Tak? Wszystko dzięki Marmitekowi. W poszukiwaniu większej ilości informacji odwiedźcie też stronę www.tophi-fi.pl. To prężnie działający sklep internetowy oraz realna strefa wiedzy o sprzęcie audio do domu i nie tylko. Znajdziecie tam też adresy i kontakt z poszczególnymi salonami sprzedaży. A tymczasem ja dziękuję serdecznie Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Nie będziemy się tutaj żegnać, ponieważ zobaczymy się już niebawem w kolejnym filmie, a zatem do zobaczenia.